Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czym wząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z zajazd do zajezdni Annopol, czyli będziemy dzisiaj mówić oczywiście o zajezdni Annopol, która to już w przyszłym roku będzie funkcjonować. Tak, odległa wizja nowej, piątej zajezdni tramwajowej w Warszawie jest już coraz bliższa, bo w 2024 roku, dokładnie w kwietniu, ma zostać ona oddana do użytku. Dokładnie 20 kwietnia, aktualnie wtedy się kończy ta umowa, chyba że będzie podpisany jakiś kolejny aneks, ale na razie nie wiemy, bo już taki jeden aneks został podpisany. Tymczasem lecąc tutaj od metra Brudno przez Toruńską, lecąc przez pętlę Annopol, możemy zobaczyć, że już w tym miejscu tramwaje jeżdżą ponownie w kierunku Żelenia Wschodniego. I tu pojawił się nowy tor po prawej stronie, z którego już w przyszłości tramwaje będą jechać bezpośrednio do zajezdni Annopol. Od tego miejsca faktycznie tramwaje będą mogły już sobie skręcać i spokojnie na tym torze stać, też jeżeli będzie taka potrzeba. Przed zajezdnią nas nie skręcą w prawo i będą jechać bezpośrednio prosto w kierunku zajezdni Annopol. Tak samo z Żelenia Wschodniego i w przyszłości z Białęki dalszej, czyli na przykład z Winnicy, tramwaje będą mogły tutaj dojechać. To wszystko połączy się oczywiście w zupełnie nowy system sieci tramwajowej, natomiast tramwaje jadące od Żelenia Wschodniego z dalszej części Białęki to oczywiście daleka przyszłość. Natomiast bliższa przyszłość to jest zajezdnia Annopol, którą właśnie widzimy w tym miejscu. Choć jest ciemno, to spokojnie ujęcia samej zajezdni będą już tak z ciągu dnia, żeby trochę było więcej widać. Natomiast w tym miejscu możecie zobaczyć, że już tutaj na wlocie do zajezdni mamy trzy tory i tymi trzema torami tramwaje będą wjeżdżać i wyjeżdżać. W teorii wszystkie są dwukierunkowe, ale w praktyce widać, że już przed samym wjazdem jest trochę tych rozjazdów, więc tutaj będą tramwaje mogły już sobie nas spokojnie wyjechać na każdy z poszczególnych torów, wymienić się, wykręcić, manewrować i to wszystko już w tym miejscu będzie całkiem ładnie poukładane. Też przy okazji przypomnę, że te wszystkie to zjazdy będą w teorii całkowicie centralnie sterowane zdalnie przez system, który będzie wyprowadzić tramwaj na odpowiednie tory. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce, ale brzmi to całkiem obiecująco jako jedyna taka zajezdnia tramwajowa w Polsce i ogólnie w tej części Europy, jeżeli chodzi o nowoczesność i innowacje. Tymczasem tu mamy cały odcinek tramwajowy wzdłuż ulicy Inowłockich, który powstaje całkowicie niezależnie i on będzie zasilany od samej zajezdni Annopol, nie od tej pozostałej części, która jest wzdłuż Annopolu. No i tutaj jak widzicie już jest właśnie ten cały nowy układ torowy. Lecimy teraz od Żelenia Wschodniego. Tutaj będzie skręt w lewo, wjazd i wyjazd z Żelenia Wschodniego i następnie będzie wjazd i wyjazd z kierunku metra Brudno. Co ważne, na pętlę Annopol będzie wjazd zarówno z zajezdni, jak i również z pętli Annopol będzie możliwość wjazdu w kierunek zajezdnia Annopol. Więc tutaj ogólnie właściwie wszystko jest możliwe. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, w jaki sposób można by pojechać tu, tam, tam i tu, to właściwie wszystko jest możliwe, włącznie zrobieniem sobie na przykład kółeczek na zajezdni Annopol, znaczy na pętli Annopol, też jest to możliwe i oczywiście na zajezdni Annopol też można jeździć w kółko w nieskończoność teorii. Tu ciekawe, macie już faktycznie dojazd poprowadzony dla samochodów w kierunku Faktory Annopol, jest to już aktualnie możliwe, więc na samochodem od tej strony można wjechać, ale no ta ulica nie wygląda najciekawiej, no ale jest, jak coś już faktycznie można dojechać. No ujęcie dosyć ciemne, bo faktycznie byłem już tutaj o zachodzie słońca tydzień temu, jak nagrywałem ten film, ale możemy mniej więcej zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, że tory już mniej więcej są. Oczywiście te wszystkie nowe tory, nowe łuki, nowe rozjazdy nie są jeszcze funkcjonalne w żaden sposób, choć są podłączone do sieci i faktycznie widać, że już są nawet załączone, więc teoria, jeżeli by się przełączyło na tramwaju, to może nawet by się przez zadnicę przestawiła, ale raczej jest wątpię i według mnie to wszystko jest ustawione tak na stałe, wiecie, że to zablokowane, żeby tramwaj przypadkiem tam nie wjechał, bo jakby tramwaj skręcił, to tam nie ma sieci taksyjnej, byśmy mieli znowu kolejne przypadki, że Hyundai pojechał i nagle mu wysadziło pantograf powietrza, tego byśmy oczywiście nie chcieli. Natomiast tutaj lecąc dalej, faktycznie tramwaj już dojeżdżają do Żelenia Wschodniego, tu jest pętla Żelenia Wschodniego, no w nocy dosyć ciemno. Tak? W przyszłości dalej w kierunku PKP Żelań będą mogły te tramwaje przejechać. Dalekiej przyszłości, ale przynajmniej w teorii przed 2050 rokiem, bo takie aktualnie są plany, jeżeli chodzi o ratusz miasta. Tymczasem lecimy sobie tutaj nad torami, po ciemku, w kierunku zajezdni Annopol, bo trochę więcej trzeba nie opowiedzieć. Powiedziałem, jak wygląda cały układ torowy w tym miejscu, tu się ostatnio dużo działo i to wszystko możecie zobaczyć jeżdżąc z tramwajami. Natomiast czy widzieliście coś więcej o samej zajezdni? Jeżeli oglądacie moje filmy, to pewnie tak. Jeżeli widzieliście parę filmów z tramwaju warszawskich, to pewnie też coś widzieliście. Ale dziś sobie szczegółowo dokładnie zobaczymy, jak to wygląda, choć jeszcze nie patrząc prosto z samej zajezdni.
Tak to wygląda z góry, z lotu ptaka i chyba nie trudno powiedzieć, że właściwie wygląda tak, by było wszystko już gotowe. Tak, dokładnie, tak wygląda sama zajezdnia Neopol. No, może trochę więcej szczegółów o samej tej inwestycji. Zajezdnia Neopol ma wartość projektu całego na kwotę ponad miliard złotych. Dokładnie miliard złotych, 215 milionów, 712 tysięcy, 443 złote i 47 groszy. Co ciekawe, dofinansowanie z Unii to ponad pół miliarda złotych, no i sam koszt realizacji, znaczy sam czas realizacji to jest 28 miesięcy, wcześniej było to trochę skrócone, teraz zostało to wydłużone w ramach aneksu. Sama powierzchnia zajezdni to jest 12 hektarów, to jest naprawdę ogromna powierzchnia. Chyba doskonale mi się wydaje, że to jest największa zajezdnia tramwaj po Warszawie, jaka powstaje, bo jest jedyna tylko i wyłącznie zajezdnia tramwajowa, która powstaje. No i ogólnie największa zajezdnia tramwajowa w całej Warszawie. Ma 14 km toru, więc to jest naprawdę ogrom, to jest ogromny obiekt. No i co ważne, widzicie tutaj ten duży budynek hali, ta wielka hala, która się ciągnie właściwie przez całą zajezdnię, to jest budynek numer 3 i w tej hali będzie faktycznie dużo tramwajów mogło się zatrzymać. Maksymalnie 152 składy tramwajowe będą tutaj mogły się zatrzymać o długości do 33 metrów. Na 19 torach, po 8 na każdym z tych torów, tramwaje będą tutaj składowane i tramwaje będą wyjeżdżać od tej strony, natomiast od drugiej strony, patrząc teraz z tyłu tej hali, będą wjeżdżać. I stąd tramwaje będą miały budkę jedną i następnie już prosto na miasto będą wyjeżdżać rano i wieczorem zjeżdżać, przejeżdżając przez Mainie, przez serwis, jeżeli będzie potrzeba. Ogólnie, jak dokładnie zobaczycie sobie na układ torowy tejże zajezdni, popatrzycie te budynki, to zwrócicie właściwie uwagę, patrząc teraz jeszcze z tego lotu ptaka, że to jest tak zrobione, że faktycznie po drodze są wszystkie budynki. Po pierwsze, te tramwaje wyjeżdżają po lewej stronie, tam jest wjazd z ulicy Inowłaskiej, następnie skręcają w prawo i mają albo do tramwajów powypadkowych, albo jadą bezpośrednio przez Mainę przejazdową, która się znajduje teraz tutaj najbliżej, to jest najbliższy budynek po lewej stronie, jest trochę wysunięty. Tam są dwie Mainy przejazdowe i przez ten budynek te tramwaje muszą przejechać, aby pojechać dalej. Następnie mogą wjechać na szybki przegląd techniczny do budynku, bądź go objechać i zawracają i wjeżdżają na główną halę, gdzie sobie czekają na kolejny dzień służby i pracy w tramwajach warszawskich. W skrócie, wszystko po drodze, więc właściwie tramwaj nie musi robić zbędnych kółeczek, manewrować po całej zajezdni, tylko po prostu jedzie tak, jak mu to się poukładają, a właściwie tak, jak system poukłada te tory, więc całkiem sprawnie to może będzie wszystko funkcjonować. Zobaczymy, jak panu jakieś konferencje prasowe, jakieś inne wydarzenia, jak to wszystko dokładnie wygląda. Wiem, że ostatnio była wycieczka, nie miałem takiej okazji przyjemności wejść, ale mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach faktycznie coś się tutaj wydarzy i będzie można więcej zaobserwować. Dobrze, polećmy sobie trochę z bliska, żeby zobaczyć bliżej tą zajezdnię Neopol i popowiadam wam trochę więcej o wszystkich poszczególnych budynkach. Tutaj będziemy widzieć, jak patrząc na ten budynek pierwszy na wprost, o którym chyba najwięcej w dzisiejszym filmie będę mówić. Natomiast zanim do niego przejdziemy, to jest taki jeden długi, podłużny budynek, mój ulubiony, który teraz się ciągnie, jest na samym dole ekranu. To jest właśnie budynek toru prób. To jest bardzo długi budynek, który się ciągnie przez całą długość zajezdni. Jest oczywiście podzielony na parę segmentów. Natomiast na tym całym długim odcinku tramwaje będą mogły się rozpędzać do prędkości nawet 30 km na godzinę. To jest budynek numer 10A. Co się mogę powiedzieć jeszcze na temat niego? No to jest to, że właśnie będzie to wszystko testowane tam. Będą właśnie wykonane próby ruchowe i badania techniczne całkowicie w przestrzeni zadaszonej. Czegoś takiego w ramach tramwajów warszawskich jeszcze nie mieliśmy, żeby był tor prób na tak długi i całkowicie zamknięty i zadaszony. Więc to jest na pewno jakaś duża nowość. Natomiast teraz widzimy budynek numer 1, który jest podzielony na trzy części. Ta część po lewej stronie, która teraz nam znika z ekranu, to jest hala napraw. Na środku jest warsztat i magazyny z bufetem i z pomieszczeniami socjalnymi dla części naprawczej i po prawej stronie ten budynek numer 1C, o którym będę mówić najwięcej, to jest hala obsługi technicznej, przez którą właśnie będą szybkie przeglądy robione w ramach codziennego przyjazdu tramwajów, jeżeli będzie taka potrzeba. Też możecie zwrócić uwagę, że dookoła całej zajezdni są już aktualnie ustawione ekrany akustyczne, tak aby faktycznie te zajezdnie tramwajom całkowicie odciąć od okolicy i żeby nie było słychać aż tak tego bardzo. To ma plusy, jeżeli chodzi o faktycznie użytkowanie zajezdni. Dla mnie to jest minus, bo ja przestaję mieć możliwość dokładnie patrzenia i latania dronem z daleka, więc niedługo będę musiał jakoś trochę w inny, ciekawszy sposób wpadać na zajezdnię, żeby jakkolwiek nagrywać te filmy, ale o tym może powiem na sam koniec filmu. Tymczasem tutaj macie dwie Mainie. Mainia po prawej stronie jest całkowicie zamknięta na całą długość tramwaju, tak aby można było gruntownie umyć go w pomieszczeniu zamkniętym w każdych warunkach pogodowych na zewnątrz. I tu jest Mainia taka krótsza, ta przelotowa, to są dwa tory.
Na tutaj mi teraz przejechaliśmy i tamtędy właśnie te tramwaje będą przejeżdżać codziennie i będą codziennie szczotkowane, myte z zewnątrz. Też w tym budynku, który jest całkowicie zamknięty, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem, tym dłuższym, to tam tramwaje nie dość, że będą właśnie wjeżdżać, będą gruntownie myte, to również będzie można wewnątrz się po prostu odkurzyć, będzie też centralne odkurzanie. Ale to też się znajduje jeszcze w innym budynku. No i tutaj właśnie widzicie po prawej stronie trzy wloty, patrząc od prawej strony, od prawej strony pierwsze dwa to jest właśnie te do mycia przelotowego i kolejny to jest do mycia gruntownego. Następnie widzimy kolejny budynek, który się znajduje przed tym, przed myjnią. To jest budynek też dosyć ważny, a mianowicie budynek pogotowia sieci trakcyjnej z garażem obok, gdzie te wszystkie ważne pojazdy dla sieci trakcyjnej, dla pogotowia będą tutaj składowane. Następnie w tym miejscu będzie zbiornik i nad tym zbiornikiem będzie się znajdować parking dla wszystkich pracowników całej tej zajezdni. No jak się domyślacie, ogromny obiekt, dużo budynków, dużo potrzebnych specjalnych specjalistów, więc oni też gdzieś muszą zaparkować. Nie wszyscy będą mogli tutaj dojechać komunikacją miejską. Więc dlatego też właśnie się w tym miejscu będzie znajdować taki jeden duży parking na samym środku i obok będą oczywiście poszczególne kolejne budynki. Jak ten długi tutaj przed chwilą widzieliście, tutaj jest budynek lakierni, garaż wagonów powiatkowych i pługów. Następnie po prawej stronie widzieliśmy budynek podstacji trakcyjnej. No i w tym miejscu widzimy ponownie te dwa budynki, czyli wiatę garażową, jak i również budynek podstacji. Po prawej stronie jeszcze raz widzimy budynek podstacji trakcyjnej, stąd będzie cała sieć trakcyjna zasilana, jeżeli chodzi o samą zajezdnię, jak i również ten odcinek dojazdowy, natomiast sama transfostacja się znajduje w innym miejscu, jeszcze ją za chwilę zobaczymy. Teraz przelatujemy nad też bardzo ciekawym budynkiem i chyba dosyć ważnym, no bo to jest budynek administracyjny. Widzimy, że jest całkowicie gotowy, ma on dwa poziomy, parter, jak i również pierwsze piętro, to jest przestrzeń dla pracowników, przestrzeń socjalna, odbijanie się, toaleta, bufet się zwinny, co prawda, części. Natomiast tutaj też się znajduje archiwum, które będzie w piwnicy zlokalizowane. Kolejno widzimy budynek lakierni i garaż wagonów powłatkowych i tak jak mówiłem wcześniej, to jest dobrze zrobione właśnie w tym miejscu, dzięki czemu tramwaj bezpośrednio wjeżdżający na zajezdnię prosto wjedzie do tego garażu, bez konieczności przejeżdżenia po dużej ilości torów. Co innego, jeżeli chodzi o ten układ torowy, który w tym miejscu widzicie, stąd tramwaje będą bezpośrednio z hali głównej wyjeżdżać w kierunku pozostałej sieci tramwajowych w Warszawie. Tymczasem tutaj mamy bardzo ważny budynek, czyli port Jednia. Tutaj będziemy się odbijać, wchodzić i będzie też sekretariat, jeżeli chodzi o samą zajezdnię. Tu będzie główne wejście, jeżeli chodzi o całą zajezdnię tramwajową. No i będzie też oczywiście parę butek wartowniczych. Jedna z ważniejszych to jest miejsce, gdzie oczywiście motorniczowe będą odbijać się na wyjeździe i wjeździe do zajezdni. Bo wiadomo, że trzeba się odbić, o której się wjechało, o której się wyjechało. Kolejne widzimy budynek, o którym już powiedziałem więcej. Te 8 torów, znaczy 8 składów, które będzie się znajdować na każdym z tych torów. To jest oczywiście budynek hali postojowej, ogromny obiekt, budynek numer 3, bo tak się nazywa technicznie. No jak powiedziałem, 19 torów, 8 składów na każdym z tych torów, 152 tramwaje będą się tutaj mogły znajdować, naprawdę całkiem niezła inwestycja. Przy okazji tu możecie zobaczyć, że całe zaplecze techniczne aktualnie się przeniosło na teren poza zajezdnię Nonopol, w związku z tym, że na samej zajezdni już aktualnie trochę nie ma miejsca, więc tutaj się to wszystko poprzenosiło i już widać też, że ekrany akustyczne również te po tej części się pojawiają. Ogólnie ekrany akustyczne będą z każdej strony, nawet jeżeli w okolicy są tylko i wyłącznie pole, ale wiecie, w przyszłości już lepiej tego nie budować, zrobić raz, a dobrze i wszystko będzie pięknie i wspaniale. Tu jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda. Od tej strony te tramwaje będą wjeżdżać do hali postojowej. Co ważne, każdy z torów będzie mieć osobne drzwi i w ten sposób będą wszystkie te tramwaje wjeżdżać. No i jest to jedyna tego typu hala postojowa w Warszawie. Żadnej dużej, aż tak ogromnej nie mamy w Warszawie. No i nie będę ukrywać, że bardzo chciałbym wejść do środka, bo choć mamy to ujęcie i widzimy to z zewnątrz, jak to wygląda, no to jest nic faktycznie z wejściem do środka i zobaczenia tej skali, jakie to jest ogromne. Nie mówię o lataniu dronem w środku, bo oczywiście to byłoby wspaniałe, idealne. Tym bardziej, że cały czas jeszcze wzbieram na drona FPV, do którego macie link w opisie. Natomiast naprawdę chciałbym tam wejść do środka i zobaczyć tą przestrzeń. Wiem, że to będę mieć na pewno wcześniej czy później taką okazję,
ale i tak chciałbym to zobaczyć. Przy okazji też możecie zwrócić uwagę, że na terenie całej zajezdni już widać, że faktycznie są poustawiane nie tylko nowe tory w niektórych miejscach, na części betonowej czy też na podkładach, jak i również pojawiają się słupy od sieci trakcyjnej. Widać, że jakaś dostawa przyjechała i faktycznie duża część z nich została już zmontowana na terenie całej zajezdni. Słuchajnego, musicie się zastanowić, jaka tu ogromna tytanstwo stacja i ta cała sieć trakcyjna będzie tutaj rozlokowana na terenie całej zajezdni, bo będzie tego tutaj naprawdę co niemiara. Teraz widzimy budynek, kolejny, bardzo ważny, hala napraw. I to właśnie w nim będą naprawione tramwaje głównie. Następnie mamy budynek trochę niższy, to jest ta właśnie część do naprawiania, magazynowania tych części mniejszych, takich tutaj faktycznie można zdemontować z tramwajów. I tam kolejna część tego budynku jest dwupiętrowa i tam jest właśnie ta część socjalna, również z bufetem. Więc tu się wszystko mniej więcej tak łączy w jedną całość. Co do jeszcze hali remontowej, będzie tam 11 stanowisk tramwajowych po 7 torów, znaczy będzie 7 torów łącznie na 11 stanowisk tramwajowych. No i tam będzie można właściwie dobić wszystko. Będzie hala wyposażona w kanały rewizyjne, pomosty obsługowe, sieć sztywną składaną, tokarkę podtorową, suwnicę, podnośnik do tramwajów, menium wózków, obrotnicę i magazyn wózków. Natomiast tej części warsztatowej, znajdującej się pomiędzy jedną a drugą częścią, czyli te właśnie tam z dwoma piętami nawet, w tej części będą... Będzie warsztat i magazyny, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. W pomieszczeniach warsztatowych będą wykonywane przeglądy i naprawy elementów zdemontowanych z tramwajów. Przewidziano również warsztat utrzymania infrastruktury zajezdni. Wśród pomieszczeń warsztatowych znajdować się będzie lakiernia przeznaczona do malowania małych elementów naprawczych po zdarzeniach drogowych. Także tam całkiem to będzie wszystko ciekawie zlokalizowane. I co ważne, tam też w tym budynku piętrowym, pomijając pomieszczenia socjalne i bufet, będzie zlokalizowana serwerownia i kotłownia. Tymczasem teraz patrzymy na halę obsługi technicznej. W tej części będzie 9 torów na 18 stanowisk tramwajowych do długości 33 metrów. Wszystkie tory będą wyposażone w kanały rewizyjne oraz pomosty ułatwiające obsługę tramwajów. Będzie też oczywiście suwnica i to wszystko będzie całkiem ładnie się łączyć w jedną całość. Tak samo jak sama zajezdnia Nopol. Tu tam widzimy teraz z lotu ptaka. I co ja mogę powiedzieć wam więcej? Jeśli taki film o zajezdni Nopol wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ten film jest z października, więc kolejny film pojawi się w grudniu. Zajezdnia Nopol. Tymczasem, jeżeli chcecie, żeby takie filmy cały czas powstawały całkowicie niezależnie, zostańcie pod znanami biznesza. Macie to w linku w opisie. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!